Moi drodzy, Glorious Mouse Model O jest to myszka, którą naprawdę bardzo ciepło wspominam, ale jednocześnie pamiętam o tych negatywnych opiniach związanych z pierwszą rewizją, która niestety miała kłopot ze zrywającym połączenie kablem. On gdzieś tam się przełamywał, więc trzeba było to wszystko wyeliminować stosownymi poprawkami. A dzisiaj zapraszam Was na test, który znacząco wydłużyłem właśnie ze względu na to, żeby ewentualne kłopoty, czy to z przewodem, czy innymi elementami po jakimś czasie wyłapać. Także przed Wami recenzja Glorious Mouse Model D. Zobaczmy, co potrafi profilowana myszka od PC Gaming Race. Model D to naturalna kolej rzeczy, aby Gloriusy mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, a nowość została wycelowana przede wszystkim w miłośników urządzeń stricte profilowanych pod prawą dłoń, a także pod użytkowników, którzy lubią chwyt palmy bądź też klo. Nowy wariant przychodzi do nas także w przebudowanym pudełku, gdzie kabel nie jest zawinięty pod spodem, a spoczywa przed myszką. W zestawie poza urządzeniem dawka ulotek oraz instrukcja, naklejki, no i dodatkowe ślizgacze, które możecie wykorzystać, aby modyfikować urządzenie i zapewnić jeszcze większą powierzchnię ślizgu. Nieźle, mówię zupełnie serio, podobny zestaw był w przypadku Model O, więc jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Pudełko zwiększyło się z jednego prostego powodu, mianowicie wyeliminowano wszelakie niepotrzebne zgięcia przewodu pod tacką, dzięki czemu w tym momencie nie ma obaw o to, że on się przerwie przy transporcie, a zdarzały się takie sytuacje, więc to jest jedna zmiana, natomiast druga dotyczy bezpośrednio kabla, w tym momencie nie jest on już tak luźny, jak to miało miejsce w przypadku pierwszej myszki, w zasadzie pierwszego podejścia PC Gaming Race do tematu myszek ultralekkich. To jest ogólnie pierwsza sprawa, na którą chciałem zwrócić Wam uwagę, bo przewód w tym momencie definitywnie bardziej odpowiada propozycjom takim jak Razer Viper dla przykładu, gdzie kabel nadal pozostaje elastyczny, ale znacznie mniej podatny na przesadne zgięcia, no i przełamywanie się. Po prostu w takim oplocie poszczególne żyły są moim zdaniem lepiej stabilizowane, no i chronione, a my nadal pozostajemy z uczuciem, jakby kabla w zasadzie nie było. Myszka natomiast to w sumie te same materiały, które spotkacie przy okazji poprzedniczek, wszechobecne tworzywo przeplatane mnóstwem otworów na górze i spodzie korpusu celem zniwelowania ogólnej wagi. Z tego też powodu poniekąd nie znajdziecie absolutnie żadnych paneli z gumy, które miałyby stabilizować Wasz chwyt. Z drugiej strony diody RGB są obecne w krawędziach oraz pod ogumowaną rolką. Rzecz jasna, nie zmieniły się kwestie dostępności. Model D oferowany jest w wariancie białym i czarnym o fakturze matowej, jak i połyskującej. Niepokoi mnie natomiast, że nie usztywniono profilu pod kciukiem. Ponownie spotykamy się z sytuacją, gdzie mocniejsze naciśnięcie wywołuje niechciany klik właśnie na bocznych przyciskach. Zaglądamy jeszcze na spód, a tutaj możemy, jak mówiłem wcześniej, dokonać małej modyfikacji, serwując dodatkowe powierzchnie ślizgaczy G-Skate z zastosowaniem 100% PTFE. Nie zabrakło tutaj jednak kolejnego powrotu do dziwactw od Gloriusa. Dioda odpowiedzialna za zmiany DPI pod spodem. Ten, kto wpadł na tak genialne rozwiązanie, powinien dostać nagane, bo jest to opcja absolutnie chybiona, no i niepraktyczna podczas codziennej pracy. Jeżeli mówimy jednak o rzeczach praktycznych, z mojej perspektywy uzupełnienie oferty o myszkę w takim kształcie jest jak najbardziej trafne. Naprawdę Model D świetnie leży podczas użytkowania, no i doskonale wypełnia szczególnie większą dłoń. Podparcie poprzez dosyć wysoki grzbiet jest bez zarzutu, 42 mm w najwyższym punkcie, do tego 67 szerokości w tylnej części oraz 128 mm długości. Mysz sprawia wrażenie naprawdę dużej, chociaż waga stale pozostaje mikroskopijna, że tak powiem. Tutaj mamy 68 gramów w przypadku opcji matowej, takiej jak moja, no i 69, gdy bierzecie na celownik warianty glossy. Swoją drogą, nie wiem czemu, ale pewna część z Was uważa, że struktura plastra miodu na korpusie pozostaje niewygodna. Ani to się odciska na ręku, ani uwiera. Taka myszka jest równie wygodna, co każda inna z pełnymi panelami, a i z czyszczeniem nie ma większego kłopotu. Dłoń także jest całkiem nieźle wentylowana przy okazji takiego rozwiązania, chociaż to wcale nie jest priorytet, a raczej skutek dodatkowy, który objawia się poprzez utworzenie tak dużej ilości otworów. Co do przycisków, działają one dosyć sprężyście, z umiarkowanym oporem, co tyczy się szczególnie bocznych klików. Ogólne ułożenie jest jak najbardziej na plus, nie ma problemu z dostępem, a dwa główne kliki, czyli LPM i PPM, mają także żłobienia, co sprawia, że palce na nich leżą znacznie pewniej. Podoba mi się również skok rolki, jest przyjemny, wyrazisty, ogólnie jej praca pozostaje satysfakcjonująca, a w tym momencie możecie posłuchać, jak to wszystko pracuje.
Mówiąc o specyfikacji technicznej, we wnętrzu tej myszki znajdziecie przełączniki Omron o żywotności deklarowanej na poziomie 20 milionów kliknięć. Poza tym pojawia się jednostka w postaci sensora, którą znamy już z poprzednich Gloriusów, mianowicie Pixart PMW3360 do 12000 dpi, poza tym IPS-y na poziomie 250, akceleracja 50G, no i 1000 Hz odświeżania. Tak wygląda mniej więcej to wszystko na papierze. Sprawdźmy, jak to się przełoży na testy syntetyczne. 800, 1600, 3200, 6400 i maksymalnie 12000 dpi. Przy każdej z tych wartości jakichkolwiek zawirowań brak. Sensor doskonale śledzi ruchy ręki. Ciężko też doszukiwać się problemu z interpolacją, wygładzaniem, jitteringiem i innymi niepożądanymi zjawiskami. Glorious Model Dim działa po prostu bezbłędnie, a odświeżanie pozostaje w normie. Bardzo dobrze wygląda także parametr LOD. Myszka przestaje śledzić ruch błyskawicznie. Faktycznie niemal zaraz po oderwaniu od podkładki sygnał jest gubiony, więc granie na niskim DPI, no i stałe przemieszczanie myszki nie robi na niej praktycznie żadnego wrażenia podczas rozgrywki. Produkt jest precyzyjny, no i dawał mi mnóstwo satysfakcji podczas zabawy w Warzone czy Quake'u. Każdy ruch był bardzo dobrze odczytywany. Generalnie satysfakcja z rozgrywki murowana, o ile lubicie lekkie myszki, bo oczywiście rozumiem, że to nie jest rozwiązanie dla każdego. A skoro już zaczepiłem o wrażenia z rozgrywki, wypada tutaj również podkreślić sam profil urządzenia, który moim zdaniem pozwala bezwzględnie wygodnie ułożyć dłoń. No i mamy również brak poczucia ograniczonych ruchów ręki zbyt ciasnym przewodem. Ten układa się podczas rozgrywki naprawdę dobrze. Ujmując to zatem krótko, jest niemal doskonale, ponieważ pojawia się jeden haczyk. Przy zachowaniu ergonomicznego kształtu zauważalnie rozrósł się lewy panel boczny i odczułem tam kilkukrotnie brak wyraźnego gripu, nawet w postaci plastikowych wypustek, które poprawiłyby chwyt. W modelu O nie było to aż tak mocno odczuwalne ze względu na inną budowę, która z kolei wymuszała także inny chwyt, a tutaj jest. Co mnie z kolei irytował podczas użytkowania, no to fakt, że zmieniam DPI i nie widzę, na jakim profilu jestem, a stała weryfikacja ruchem myszki bywa dosyć uciążliwa, szczególnie podczas rozgrywki. Niemniej i tak pod względem kształtu zestawionego z oferowaną precyzją to moje ulubione urządzenie od Gloriusa. No i aplikacja, także mi się podoba. Ona jest bardzo przyzwoita, fajnie zaprojektowana, czytelna, 6 przycisków do aranżacji, dostępne makra, no i możliwość tworzenia różnych profili. Poza tym mamy konfigurację, która jest naprawdę duża, od zmiany DPI w dwóch osiach poprzez podświetlenie RGB, zmianę LOD między 2 i 3 mm, a kończąc na odświeżaniu oraz regulacji minimalnego odstępu między poszczególnymi kliknięciami. Solidny soft, który aktualnie nie ma też żadnych problemów z wczytywaniem profili i zapisywaniem ustawień, więc nie można tak naprawdę nic złego mu zarzucić. Przechodzimy do podsumowania, no i muszę przyznać, że PC Gaming Race zdecydowanie imponuje mi faktem, że słuchają konsumentów, wprowadzają poprawki, które zostały im zasugerowane. W tym momencie wpłynęło to definitywnie na żywotność samych urządzeń. A co tyczy się bezpośrednio modelu D, moim zdaniem myszka świetnie wyprofilowana, naprawdę doskonale leży w dłoni, aczkolwiek nie jest pozbawiona wad. Chodzi mi tutaj o panel boczny, który niestety, że raz klika, no a dwa nie zawiera żadnej tekstury, która w tym momencie poprawiłaby nasz chwyt. A skoro już wspominam o chwytach, palm grip, no i claw grip to są moim zdaniem układy idealne pod tą myszkę. Jeżeli z nich korzystacie, będziecie w 100% zadowoleni. Cena 239 zł moim zdaniem wcale nie jest zła, biorąc pod uwagę, że raz myszka została poprawiona, jeżeli chodzi o ewentualne wady, no a dwa precyzja, aplikacja, to wszystko spina się w jedną fajną, solidną całość. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym urządzeniu. Czy wybralibyście model D, czy model O, być może jakąś inną propozycję z kategorii ultralekkich. Chętnie poczytam wasze opinie pod spodem. Nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli wam się spodobał, no i subskrybować kanału, żeby być na bieżąco. Do usłyszenia, cześć!